orientalny w dwóch słowach nie da się tego streścić, moim zdaniem, gdyż jest to złożona kultura przede wszystkim, złożony styl tańczenia, taniec ultra kobiecy, po prostu zmysłowy, mający w sobie wszelkie przekroje kobiecości. Tak w dwóch słowach, a tak naprawdę, żeby się nauczyć tańca orientalnego, to trzeba wiele, wiele ćwiczyć, wiele, wiele uczyć się, szczególnie na warsztatach. Ja polecam u nauczycieli z zagranicy szczególnie, dlatego że przywożą najcenniejszą wiedzę dla nas, której czasami jeszcze, która jeszcze do nas nie dopłynęła. Wiele lat ćwiczeń, wyrzeczeń i tak naprawdę koncentracji na tym, żeby ten taniec wyglądał i miał swoją duszę. Zupełnie przypadkiem. Poszłam do kina, zobaczyłam tancerkę orientalną na reklamie klubu orientalnego i okazało się, że koleżanka, która była ze mną w kinie, jest zapisana do tej pani na zajęcia. Ja poszłam na zajęcia. Była to tancerka Amira z Warszawy. Poszłam na zajęcia i tak się zaczęło i tak się toczy do dzisiaj.